Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnej sądzie ulicznej. Tym razem pytaliśmy radomszczan i osoby odwiedzające Radomsko, co sądzą na temat tego, że sklepy, markety ponownie będą zamknięte w niedzielę. Rząd uszczelnił ustawę, no i teraz sklepy nie będą mogły mieć możliwości prowadzenia handlu w niedzielę. Niech będą otwarte, ludzie chcą kupować w niedzielę, nie kupują, proszę. Wcześniej było tak, a teraz jest obostrzenie, prawda? Dla mnie to jest dziwne. To się wszystko zmienia bez przerwy. Nie ma takiego planu, żeby było albo otwarte, albo zamknięte. I tak będzie część sklepów otwartych, i tak będzie część, prawda, otwartych sklepów. Niby właściciele mają stać. Ile właścicieli stoi w niedzielę w sklepie, proszę panią? To jest tylko bajka. Kto to sprawdza? Nie mam w ogóle zdania. Pan nie korzystał z tych sklepów w niedzielę? Czasami może, ale to... Czy są otwarte, czy nie ma, to nie... No, ktoś niech ma też wolne trochę w życiu, nie? Dobrze. Jako dla klienta i dla pracownika. Także uważam, że każdy ma prawo do odpoczynku. Według mnie to niech będą zamknięte. Ja nie chodzę w niedzielę do sklepu. To wszystko mi jedno. Jestem zwolennikiem tego, żeby sklepy były zamknięte, także... A dlaczego tak? Uważam, że ludzie pracujący w sklepach też powinni mieć czas dla siebie, dla rodziny, tak, dla osób najbliższych. Także uważam, że bardzo dobry pomysł. Jest czas w tygodniu, żeby te sprawy załatwić? Oczywiście. Mamy aż 6 dni, także szczególnie wtedy, kiedy sklepy są otwarte praktycznie do godziny 23, 24, w piątki, w soboty, także jesteśmy w stanie w 100% to zrobić. Dla mnie osobiście to mi nie przeszkadza, no ale ludziom, którzy pracują, to troszkę przeszkadza, no ale to jest chyba nie od nas zależy. Dla mnie to, wie pani, no kto jest wierzący, to powinny być zamknięte, bo jest sobota wolna przecież, nie można wykupić wszystkiego, ile się chce. A niedziela powinna być zamknięte, bo to jest naprawdę święto, jest raz w tygodniu, to można to uczcić jakoś, a nie tak. Pracownicy wtedy też mogą odpocząć według pani? Właśnie o to chodzi, że pracownik bez przerwy siedzi, to nawet i głowa tak nie pracuje już. No bo to przemęczenie jest, nie? Od poniedziałku do niedzieli i w niedzielę znów na nowo, to tak to nie powinno być. Powinni mieć jakoś troszkę ulgę ci pracownicy. Kiedy kto ma czas, no to sobie podjeżdża i zakupy robi, nie musi tracić czasu w tygodniu, nie? Pan często w niedzielę korzystał ze sklepów takich marketów? No raz tam na ile się przyjeżdżało, nie? To zależy od żony.